Cześć, witam się z wami w moim kolejnym Co Słuchać w Marvelu. Jak może zauważyliście, ostatnio ruch na kanale trochę zwolnił, ale to nie jest tak, że nie tworzę kolejnego kontentu, po prostu tworzę go w innym miejscu. Nie wiem, czy wiecie, razem z Icabodem i Uncle Mrowo już od trzech tygodni robimy taki podcast, który nazwaliśmy Comics Weekly, w którym omawiamy takie, nazwijmy to, bieżące sprawy związane z... Komiksami, jak wpływają na nie filmy. Polecamy tam też najlepsze numery z ostatnich tygodni. Jak wiadomo, Mruwa mówi przede wszystkim o DC, a o Marvelu, a i Kabot jest powiedzmy gdzieś tam po środku. Także jak najbardziej zachęcam Was do słuchania tego. Jest to wyłącznie, tak jak mówię, w formie słuchowej. Można to ściągać z Soundclouda, jeżeli się nie mylę. Jest to również na iTunes. I tak jak wspomniałem, były już trzy odcinki, i póki co z tego co zauważyłem, i innym się pod podoba i nam się podoba. Więc prawdopodobnie będzie się to dalej co tydzień pojawiało. No może zrobimy oczywiście przerwę na święta z uwagi tego, że się pewnie każdy gdzieś tam rozjedzie po rodzinie, ale póki co, nie licząc tego, w planach jest dalej tworzenie co tydzień kolejnego Comics Weekly, także jeszcze raz zachęcam was do słuchania tego. Kolejna sprawa, o której wspomniałem już parę razy w komentarzach, bo byłem o to pytany, to zrezygnowałem z omawiania Marvel Agents of Shield, przy czym dostał mi tylko właściwie jeden odcinek do omówienia, ale po prostu stwierdziłem, że nie lubię omawiać regularnie serialu, który już przestał mi się podobać nie chcę co tydzień wspominać o tym, co mi się nie podoba. Uważam, że jest wystarczająco dużo fajnego materiału, do którego mogę was zachęcać. I nie tracić czasu na nie wiem zjeżdżanie czegoś, co, co tak jak wspomniałem, nie bardzo przypada mi do gustu. Może kiedyś zmieni się moje zdanie w kwestii tego serialu. Póki co nie. Natomiast, w jakby odniesieniu do tego, planuję zrobić niedługo takie porównanie podejścia DC i Marvela do tego jak, czy lepiej jest mieć rozłączne uniwersum, tak jak robi to DC, czyli jakby te Arrowversum oddzielnie w serialach, a filmy swoją drogą, czy lepiej jest, kiedy jest to połączone, tak jak zrobił to Marvel, zalety i wady każdego z tych podejść, jakby osobiście, które ostatecznie uważam, zrobię o tym oddzielny materiał, jakby w stosunku do Shield, ale póki co kolejnych epizodów Shield nie będę omawiał, natomiast ostatni odcinek świąteczny Flasha, jego omówienie powinno pojawić się dziś lub jutro jeszcze na kanale. Inny materiał, który prawdopodobnie jutro albo pojutrze wrzucę, tak już przed samiutką premierą Gwiezdnych Wojen, na którą oczywiście się wybieram na nocną premierę, będzie dotyczył wpływu komiksów na obecny kanon, ten jakby nowy kanon, po tym, kiedy te Expanded i zostało tak jakby uznane za Legends. Więc powiem po prostu o wszystkich komiksach, które do tej pory wyszły pod szyldem Marvela i szczególnie jakie tam ciekawostki mogą przełożyć się na jakąś przyszłość Gwiezdnych Wojen. Na ten temat artykuł pisałem na ekranie, na dole znajdziecie do niego link, jeżeli chcecie sobie poczytać, to tam wszystko jest. Natomiast materiał wideo również o tym się na pewno pojawi. Jeśli chodzi o same nowości Marvela, to ostatnio jesteśmy zarzucani całą masą trailerów, jest to nie tylko związanych z Marvelem, ale chociażby DC, jak Batman v Superman i całą masą jeszcze innych, innych trailerów. Wynika to oczywiście z tego, że bardzo dużo studii chce, aby ich trailery były puszczane przed Gwiezdnymi Wojnami. Jest to zrozumiałe, ponieważ w ten sposób jakby największa ilość publiki zostanie wystawiona na, na te trailery, do, usłyszy o tych filmach, a jak może wiecie, lwia część osób chodzących do kina nie przegląda na bieżąco portali medialnych i nie wie, co, co leci w kinach. Dowiaduje się właśnie w ten sposób, że idzie do kina i ogląda trailer, i dopiero dowiaduje się, że coś takiego leci albo na przykład jest reklama w telewizji. Dlatego no, nic dziwnego, że, że teraz dostaniemy taki wysyty trailer. Pojawi się jeszcze trailer Deadpool'a który na pewno również zanalizuje właśnie no, wspominałem tutaj na kanale jeżeli śledzicie na bieżąco miałem i analizę X-Men trailera i analizę Civil War no nie robiłem analizy Batman vs Superman bo tak jak powiedziałem to jakby nie do końca moja bajka analiza Deadpoola na pewno się pojawi jak szybko nie wiem bo jest trailer zapowiedziany na 25 grudnia czyli sam środek świąt kiedy będę prawdopodobnie w domu pojadę do rodziny i nie będę miał sprzętu żeby to na szybko zanalizować ale zobaczymy może, może mi się uda może jakoś gdzieś tam się do czegoś dorwę. Także to to na pewno też się pojawi. I z Deadpoolem jest ciekawostka, on nie będzie grany przed Wiedznymi Wojnami, dlatego aż tak się nie spieszył. No wynika to z prostego faktu. Kategoria R, jakby to nie jest ten sam target w kinach. Absolutnie nie dziwi mnie to, że nie, nie, nie spieszy im się tak. No bo jednak jest taka niepisana powiedzmy zasada, można powiedzieć jakiegoś takiego mm, dobrego smaku, czy jak to nazwać. Po prostu kina nie będą dyktowały rodzicom, jak mają wychowywać dzieci, na co, na jaką treść mają je wystawiać. No i nic dziwnego, że kiedy ktoś zabiera swoje dziecko na przykład na Gwiezdne Wojny, bo na pewno sporo rodziców zabierze dzieci na Gwiezdne Wojny, no to wielu rodziców może nie chciałoby, żeby wcześniej leciał trailer Tula, nawet obcięty do PG-13, bo oczywiście e, trailery e, filmów R w PG-13 Również się pojawiają, ale jednak jest to propagowanie filmu o treści dla dorosłych, więc jakby no, no, nie miałoby to sensu i ja absolutnie popieram coś takiego. Deadpool może być w całej masie innych miejsc reklamowany przed nie wiem komediami z kategorią R i tak dalej innymi filmami z kategorią R. Tam jest jego miejsce i, i tak to powinno wyglądać. Z innej beczki pojawiła się ostatnio plotka dotycząca obsadzenia azjatyckiego aktora w roli danego randa Iron Fist'a. I o tyle, co nie chcę się odnosić do samej plotki, bo z plotkami wiecie, jak bywa. Jeżeli bardzo bym się był kreatywny, to mógłbym tutaj zacząć pisać o tym, że słyszałem z mojego tajnego źródła, że Marvel chce obsadzić kogoś z plemienia Maorysów w roli, nie wiem, właśnie. Danego randa. W każdym razie nie chcę się odnosić do samej plotki, czy to prawda, czy nie, bo ostatnio pojawiła się inna że chcą z Azji, ale Amerykanina, który byłby biały. Mniejsza o to. Odnieśmy do tego, czy faktycznie jaki powinien być ten dany rand, a nie to, co słyszeliśmy w plotkach. I o tyle, co często powtarzam, że zmiana koloru skóry i wyglądu postaci nie ma często znaczenia dla danej postaci. Jak było z Human Torchem w Fantasy czwórce, jakby zupełnie nie to zepsuło ten film. Tam była cała masa rzeczy, które go zwaliła i nie był to. Nie była to bynajmniej zmiana koloru Human Torcha, tak jak zmieniono kolor skóry Bena Uricha, tak jak zmieniono kolor skóry Barona Mordo w nadchodzącym Doktorze Strange'u, z czym nie ma żadnego problemu. Często kolor skóry nie ma nic do... Tego, kim jest dana postać. W przypadku danego randa jednak jest to bardzo ważny element. Chodzi o to, że dany rand to jest gość, który trafia. W środowisko, które jest mu zupełnie obce, jest tam wyraźnie inny. On trafia do Kunlun, które no, co prawda nie znajduje się w Azji, bo jest tam, tam gdzieś międzywymiarowe miasto, no ale jednak etniczność jest tam ewidentnie azjatycka, kultura jest tam bardzo azjatycka i on ma, by, ma po prostu wyróżniać się. W komiksach on jest blondynem, co, co widzieliście kiedyś naturalnego blondyna azjatę? No nie, więc chodzi o to, że on ma być blondynem, ma być biały, ma być zupełnie inny niż całe otoczenie właśnie i to, to, to jest bardzo bardzo ważne w historii danego randa, więc mam nadzieję, że zostanie to zachowane, bo to byłaby zmiana, która no, osobiście by mnie raziła, to tak jakby zmienić trochę Black Panthera na Białego, no bo to jest kurde, władca kraju afrykańskiego, no trochę nie bardzo pasuje. Co było dość zabawne, kiedy zaczęto o tym mówić, były tam jakieś protesty, ktoś tam mówił, że wreszcie powinni wprowadzić azjatyckiego bohatera, bo czemu nie? Okej, okay, ale to nie naprawdę nie, nie. Ja rozumiem, że danego randa Opowieść jest jakby związana, jego historia, geneza jest związana z klimatem azjatyckim, ale właśnie ten jego kontrast jest tam tak cholernie istotny, że no tutaj tej zmiany być po prostu nie może. Także mam nadzieję, że ostatecznie Marvel jednak tutaj zachowa zgodność z komiksem. Tak jak mówię, często mi to kompletnie nie robi. Jego y, przeciwnik, z kolei Steel Serpent, powinien być absolutnie Azjatą. On jest synem mistrza y, danego leikun Tanderera. Nie będę teraz wchodził w lore Iron Vista, ale y, jego główny antagonista na pewno powinien być Azjatą, główny bohater nie. Aha, uprzedzając pytania, oczywiście pojawi się moja recenzja, chociaż nie lubię tego słowa, bo ja nie robię recenzji, ja robię jakieś takie wrażenia moje bardziej. Recenzja to coś dużo bardziej profesjonalnego niż to, co ja robię na tym kanale. No w każdym razie pojawią się moje wrażenia z Gwiezdnych Wojen po obejrzeniu ich i będą to prawdopodobnie wrażenia spoilerowe od razu. Zakładam, że większość z Was wybierze się do kina... Pierwszym tygodniu, że nie w pierwszym weekendzie grania gwiezdnych wojen w polskich kinach. Dlatego zrobię to spoilerowe i po prostu jak obejrzycie, to z przyjemnością posłucham Waszych opinii na temat, co wy sądzicie o nowych gwiezdnych wojnach i tak będzie fajniej porozmawiać, bo ciężko mówić o wrażeniach bez spoilerów, przynajmniej tak mi się wydaje. Do następnego razu. Cześć!